do KWS, a dzisiaj sobie wybiorę 5 najładniejszych skinów z każdej kategorii oraz 5 najbrzydszych. Sobie od razu przejdźmy do katalogu. Rzadki. Rzadkie przebrania. Tutaj mamy aż 41 skinów. Najpierw sobie wybierzmy najładniejszego. Najładniejszy według mnie będzie piłkarska broń. Kolor dobry, fajny taki zakup. Bym kupił, ale na razie nie będę kupował. A najbrzydszy, jeśli tak patrzeć, to nawet chyba na pierwszym miejscu. Game not over. Musimy bytować klasyczny. W ogóle brzydki skin, taki sam. W ogóle. Teraz sobie przejdźmy wyżej. Bardzo rzadkie przebrania. 81 skinów tutaj. Będzie trudniejszy wybór. Mamy tu dużo ładnych skinów i dużo brzydkich. No brzydkich. I tak trzeba wybrać jednego. To najpierw najładniejszy. Sobie zobaczymy. Nie. Dla mnie ten z karnetu. On był z karnetu. Na chyba czwarty karnet. I on mi się bardzo podoba. Ja ciągle nim gram. Ja gram do... W ogóle podobny do Gwiezdnych Wojen, kolorki ma super. No bardzo fajny skin. Jak ktoś go ma, no to cieszę się, że go macie. A najbrzydszy to będzie... Nie. W ogóle ten skin mi się nie podoba. Taki szybko zrobiony. No taki średni. Teraz sobie przejdźmy wyżej. Tutaj mamy 86 przebrań. I tu są już jedne z najładniejszych. Nie, w ogóle epickie to tam mają, to tam macie najładniejsze. Sobie szybko przejdziemy wszystkich. Nie, najładniejszy według mnie jest Sand Shroud! Latarem Kasandy. Bardzo. Odkąd wyszedł, bardzo mi się on podoba i sobie właśnie następny kupię. Jak będę miał blinki, to sobie go kupię. Kolor ma fajne, takie gwiazdeczki, fajnie szczela. A najbrzydszy... Najbrzydszy... Tutaj trochę trudniejszy wybór, ale skin w ogóle taki brzydki, taki, no według mnie nie powinien być epicki, ale to on był z BT21. Brzydki taki kokos, twarz powinien mu zmienić w ogóle cały wygląd. Teraz sobie przejdźmy do mitycznych. Tutaj mamy najłatwiejszy wybór i najtrudniejszy. Bo tu każdy skin są najładniejszy, ale dla mnie najładniejszy jest. On mi się bardzo podoba. Taki fajny misiaczek albo niedźwiadek. Najbrzydszy na nie raz. Możesz się ze mną nie zgodzić, ale ten skin mi się trochę nie podoba. Powinien być trochę zmieniony. No tak według mnie. Teraz sobie przejdźmy do legendarnych. 12 przebrań. Najładniejszy jest
według mnie Feniks Krok, że bardzo ładnie go przerobili. Ma nowy wygląd fajny. A najbrzydszy to jest Mechabo. W ogóle jasny Mechabo jeszcze jest rozumiem i złoty, tak? Ale ten pomarańczowy w ogóle się nie sprzyja do tych innych kolorów. Do białego szczególnie. Brzydki świt. Ja dziękuję wam za odcinek. Pamiętajcie, że konkurs jeszcze trwa oraz zapraszam do klubu Rank Dymol. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku.